Cześć kochani, tu Anai. Słuchajcie, dawno nie było filmu z serii Co nowego w Zielonych Kotach, a ostatnio nowości pojawiło się bardzo dużo. Ja też trochę poszalałam na zakupach, nie ukrywam. Więc pomyślałam sobie, że to jest świetny moment, żeby taki film teraz dla Was nakręcić. Pojawiło się sporo nowości. Pojawiło się też bardzo fajne rzeczy od Tima Holca. I może od nich zacznę, bo one są jakby tutaj najprostsze do prezentacji. Więc po pierwsze, pojawiły się te papierowe postaci. Takie vintage'owe laleczki. I możecie się zastanawiać, bo ja też się zastanawiałam na początku, czym one się różnią, bo mamy dwa zestawy. Tutaj jest 107 kawałków, znaczy w sensie sztuk, a tutaj 36. I różnią się tym, że te, gdzie jest ich więcej, one też są chyba tańsze z tego, co pamiętam, są papierowe. One są papierowe, one są tak bardzo ładnie wycięte. Może się zdarzyć, że będą miały takie jeszcze, wiecie, te ze środka rzeczy nie wyciągnięte, ale to po prostu wypychacie palcem i to wszystko bardzo ładnie wychodzi. No i tak jak mówię, one są papierowe, cieniutkie. Natomiast te drugie, tam gdzie jest 36 kawałków, to są już takie tekturkowe, grube, które świetnie się do mix mediów nadadzą. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że jedne są lepsze, drugie są gorsze. No ja jakby do takich mix mediowych prac wolę zdecydowanie takie sztywniejsze, grubsze, ale te też sobie kupiłam, bo myślę sobie, że do takich delikatniejszych rzeczy, takich bardziej kolażowych, w art żurnalu, no to te z kolei będą świetne. Wszystko to jest kwestią gustu. Ja wiem, że niektórzy, one też nie są takie, wiecie, one są papierowe, ale to jest taka dosyć grubsza kartka. One są czymś powlekane chyba, takie są lekko śliskie. No, bardzo, bardzo fajne. Dużo teraz projektów z nimi widziałam, także no, dużo osób z nich korzysta i fajnie, bo to jest ciekawy dodatek. Tutaj możecie zobaczyć, na pewno się to rzuca w oczy, że robiłam jakieś eksperymenty. Można je kolorować. Ja oczywiście to podpatrzyłam gdzieś tam u Tima Holca na jakimś filmiku. One są wszystkie czarno-białe, czy tam takie w lekkiej sepi, bo to nie jest taka czysta czerni-biel. Postarzane, vintage'owe, natomiast no, można je kolorować. Tutaj próbowałam, jakieś robiłam eksperymenty z markerami alkoholowymi. Ja nie jestem dobra w kolorowaniu, ale mam kilka markerów. No i próbowałam, jak to tutaj wyjdzie, całkiem spoko. Widziałam też, że ludzie robią na przykład takie kolorowanie tuszami Distress Oxide. Tylko wtedy by się Wam przydały takie malutkie daberki, takie gąbeczki zakładane na palec. One też są w Zielonych Kotach, ale ja akurat nie mam chyba żadnego. No bo jeżeli będziecie próbowali taką, czy nawet tą okrągłą gąbeczką to kolorować, no to trochę nie ma szans, żebyście nie pobarwili rąk, twarzy i tak dalej. Aczkolwiek z drugiej strony no, tusze reagują z wodą, więc na pewno można mokrym pędzelkiem czy tam ściereczką to zetrzeć. To zostawiam już waszej interpretacji. Powiem później jeszcze o jednym sposobie na takie kolorowanie, pewnie się domyślacie, ale to za chwilkę. No więc są te postaci w dwóch wersjach, także to jest coś fajnego, co na pewno polecam. Pojawiły się też nowe naklejki. I też możecie się zastanawiać, bo one też wyglądają dosyć podobnie. I ja też się zastanawiałam. I jedne i drugie się nazywają clippings. I one się różnią przede wszystkim tym, że w jednym przypadku to są takie cztery arkusze. Takie jakby... nie mogę się rozczepić. Takie jakby luzem. Więc tutaj mamy cztery takie arkusze. A tutaj mamy taką książeczkę, taką podobną jak były wcześniej te książeczki, takie bardzo popularne. Ja często używam tych naklejek i w wielu projektach je widuję. Tutaj też jest taka książeczka i w tej książeczce jest 8 takich kart, więc no jest ich jakby więcej, aczkolwiek one też się troszeczkę różnią rozmiarem. Nie dużo, ale troszkę się różnią. Mniej więcej to wychodzi na to samo.
Tutaj w tych starych książeczkach, przynajmniej w tej, którą ja mam, było tak, że były cztery strony z białymi napisami, znaczy czarnymi na białym tle i białymi na czarnym tle. No i tutaj one wszystkie są pisane tą samą czcionką. Widać, że to jest coś, co zostało po prostu zaprojektowane graficznie i wydrukowane. Natomiast tutaj nie dam sobie za to obciąć ręki, natomiast wydaje mi się, że ja kiedyś widziałam jakiś filmik, w którym właśnie Tim Holtz chwalił się tym, że to są prawdziwe wycinki z jakichś gazet, magazynów, książek i tak dalej. Może zmyślam w tej chwili, ale wydaje mi się, że właśnie coś takiego i zresztą na to to wygląda. Tutaj jest tak, że te napisy mają różne czcionki, one często nawet mają jakiś, nie wiem, przecinek na końcu czy kropkę, które jakby wskazują na to, że to jest część jakiegoś zdania. Są bardzo ciekawe. One też nie są tak, one są wycięte tak troszeczkę, często to jest taki prostokąt, ale czasami gdzieś tam jest taka linia, wiecie, nie do końca równa. Trochę są takie bardziej, jakby ktoś nożyczkami powycinał coś z, właśnie z gazet czy z książek, co tylko dodaje im uroku, moim zdaniem. Jedna rzecz, na którą na pewno chciałabym zwrócić Waszą uwagę, znaczy mówię, ja sobie kupiłam jedne i drugie i myślę, że jedne i drugie będę wykorzystywać. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę, oprócz tego, że tutaj jest więcej, a tutaj jest mniej, to też jest delikatna różnica kolorystyczna. Ja mam nadzieję, że teraz to widać. Te, które są w takich arkuszach luzem, są dużo bardziej, mają dużo bardziej ciepłą kolorystykę, taką żółtawo-brązową. Widzicie tutaj takie ciemniejsze kolory. Pojawiają się też jaśniejsze, ale no, są takie też żółte po prostu, żółtawe, pożółkłe napisy. Natomiast tutaj w tej książeczce wszystko jest dużo bardziej stonowane, takie wpadające w pastelowe. Jest jakiś taki zgaszony beż, jest jaśniutki róż, błękit, taka miętka nawet trochę. Także one są takie jakby delikatniejsze. Zobaczcie, że to, co jest na okładce, a to, co jest w środku, się dosyć mocno różni. Jeżeli chodzi o kolorystykę, moim zdaniem na plus, bo mnie się takie delikatne i właśnie zgaszone kolory podobają bardziej. No ale to oczywiście jest kwestia gustu. Tutaj mi się coś blokuje, co nie ma znaczenia. Więc tak, takie naklejki się pojawiły i to też jest bardzo, bardzo fajnie. A propos tego, mogę Wam powiedzieć jeszcze, to nie są rzeczy chyba nowe ani w jednym, ani w drugim przypadku, ale taśmy washi. Ja wiem, że Mirella w Zielonych Kotach ściąga co jakiś czas jakieś takie fajne ciekawostki i tutaj jakiś czas temu już kupiłam taką taśmę, na której są jakby definicje różnych słów. Tam jest chyba 5 czy 6 słów, które się powtarzają. One są w języku angielskim, ale to też w niczym nie przeszkadza. Mogliście te napisy zobaczyć w tym albumiku, który ja ostatnio pokazywałam. Szybko go wyciągnę i Wam pokażę. Więc nawet, więc to wygląda tak, że nawet jak sobie porwiecie to i będzie kawałek tylko słowa, nic tam nie, w sumie nie będzie można rozczytać tej definicji, to nadal fajnie to wygląda, więc mnie się bardzo podobają takie wszelkiego rodzaju dodatki, gdzie jest jakaś czcionka i są jakieś napisy, to dla mnie jest coś bardzo ciekawego. Natomiast ta, to są takie jakby, nie wiem, reklamy z gazet, coś takiego. Wygląda to jak właśnie taka stara gazeta, jest dosyć grube i tą z kolei taśmą okleiłam ten Shadowbox, który też ostatnio pokazywałam na blogu. I on jest w całości oklejony właśnie tą taśmą. Znaczy oczywiście pomalowałam go wcześniej tam na jakiś jasny, beżowy kolor, ale potem okleiłam tą taśmą nie tak po całości, tylko urywałam sobie kawałki i robiłam takie jakby, no, nazwijmy to kolaż, tak jakbym oklejała go starymi gazetami. Więc to na pewno mogę Wam polecić i myślę, że właśnie osobom, które lubią stylistykę Tima Holtza, to ta szczególnie, ale myślę, że jedna i druga z tych taśm na pewno przypadną do gustu. Co jeszcze, żeby mieć już z głowy. Perełki Nuvo. Perełki Nuvo pojawiły się w nowej wersji Vintage Drops. To są perełki, które są matowe. Jeżeli śledzicie mojego bloga, czy tutaj właśnie filmy na kanale, to na pewno wiecie, że perełki Nuvo od kilku lat są takim moim hitem i ja bardzo dużo ich używam, bardzo dużo ich mam. Mam różne kolory i praktycznie w każdej mojej pracy
one się pojawiają. I odkąd je znam, to nie używam już żadnych innych. Znaczy, żadne inne perełki już mnie nie interesują. Używam tylko i wyłącznie tych. Oczywiście też jest to związane z tym, że wiecie, mam ich dużo, więc nie kupuję innych. No ale właśnie, skusiłam się na te matowe, żeby je zobaczyć. One mają troszeczkę inne opakowanie, też bardzo takie stylowe, też tutaj są jakieś takie błyszczące wykończenia. Ja na razie wzięłam sobie dwa kolory i właśnie na tej pracy, tutaj na tym shadowboxie, one są, to jest ten różowy kolor. I tutaj możecie zobaczyć na tyle, na ile to widać. Ja bym powiedziała, że to jest takie lekko satynowe wykończenie, no ale są matowe, zdecydowanie w porównaniu do tych takich błyszczących, normalnych, tych Crystal Drops, bo tam jest ta seria Crystal, jest też seria Glitter, gdzie są właśnie te brokatowe, też uwielbiam absolutnie. No to wykończenie jest inne, jest takie matowe, oczywiście one zaraz po nałożeniu są mokre, więc są błyszczące. Gdzieś czytałam, że ten pełny efekt matu się pojawia po iluś tam, nie wiem, 20 godzinach, czy 40 godzin, w sensie jeden dzień albo dwa dni. No nie wiem, ta praca ma już kilka dni, więc myślę, że bardziej matowe już nie będą. I mówię, one są ewidentnie są matowe w porównaniu do takich normalnych, aczkolwiek no, jakiś tam delikatny połysk jest, więc no, ja bym powiedziała, że to jest taki, nie wiem, zmatowiony efekt albo lekko satynowy, ale jest to coś ciekawego, na pewno warto wypróbować, zwłaszcza, że pewnie kolory będą trochę inne niż w tych normalnych, a dla mnie wszystkie dodatkowe kolory, no to jest zawsze coś na plus. Więc tak, są perełki i są proszki. Są proszki do embossingu, w zasadzie one się nazywają emalie. I słuchajcie, to jest taka nowość w Zielonych Kotach, ale tak w ogóle to nie jest nowość. One są na rynku już długo i jeżeli niektórzy z Was pamiętają te zamierzchłe czasy, kiedy ja współpracowałam ze sklepem skrapki.pl, to tamte proszki były i ja pamiętam, że ja nawet kiedyś robiłam warsztaty, na których ich używałam i potem dużo osób mnie pytało, gdzie można je kupić i wtedy chyba nigdzie nie można było ich, znaczy nie kojarzyłam żadnych sklepów polskich, które miałyby je w ofercie. Mirela je teraz ściągnęła i ja się bardzo cieszę. Możecie się zastanawiać, no bo w tych moich pudełkach jest trochę mniej. I tutaj mała dygresja. Ja już o tym kiedyś mówiłam w jakimś innym filmiku, w którym pokazywałam właśnie proszki z Zielonych Kotów. Słuchajcie, z proszkami do embossingu to jest tak, przynajmniej ja tak mam, że ja je bardzo lubię i bardzo mi się podoba efekt, który one dają. Natomiast nie używam ich wcale aż tak często, znaczy używam ich takimi fazami. Używam trochę, trochę nie używam i oczywiście lubię mieć różne i lubię mieć dużo i w ogóle. A prawda jest taka, że zazwyczaj wykorzystuje się ich odrobinkę. No i właśnie. Dobrze jest się dzielić. Jeżeli macie taką możliwość, macie jakieś koleżanki, które też są skrapowo-mediowe, to warto sobie takie zakupy rozkładać i się dzielić na pół albo nawet na trzy. To naprawdę nadal na bardzo długo Wam starczy i być może nigdy nie zużyjecie tych proszków, bo wiecie, okej, białe czy przezroczyste, może czarne do detali, no może, jeżeli ktoś dużo robi takich prac i faktycznie bardzo lubi ten embossing, to może zużyje. Słuchajcie, ja nigdy w życiu, a zajmuję się tymi rzeczami i skrapuję od 13 lat, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się zużyć do końca opakowania proszku do embossingu innego niż przezroczyste Yuti. Przezroczyste Yuti z Rangera faktycznie mam trzecie czy czwarte opakowanie, ale ono jest dosyć grube i takie gruboziarniste i naprawdę bywają takie momenty, że używam go dużo i używam nawet czasami po kilka warstw, więc to jest coś, co faktycznie mi schodzi i pokrywam nim jakieś większe powierzchnie. Natomiast tak normalnie nigdy mi się nie zdarzyło zużyć do końca proszku do embossingu, więc uważam, że opcja z dzieleniem się jest super opcją, ale do brzegu. Słuchajcie, to są proszki, czy tam emalie z firmy Stamp & Do's. Ja mam tutaj więcej kolorów. Te chyba nie są dostępne w Zielonych Kotach. Jeszcze. Być może się pojawią. Wszystko zależy od tego, czy będziecie zainteresowani tym produktem. Tak przynajmniej podejrzewam. Natomiast te dwa ja miałam już wcześniej, a one teraz są w Zielonych Kotach. To jest coś, co kupiłam sobie właśnie ostatnio, bo nawet nie znałam tego wcześniej, bo one oprócz tego, że wyglądają bardzo podobnie, ale tutaj są różne serie. I tak, mamy serię Aged,
Ja mam tutaj kolor Aged Rose, tych dostępnych w zielonych kotach. I ta seria Aged, myślę, że właśnie na tym różowym będzie to widać najlepiej. Bo w ogóle, o co chodzi z tymi proszkami? Nie powiedziałam. Te proszki kompletnie się nie nadają do pokrywania stempli i jakichś tam takich szczegółowych wzorów. Natomiast bardzo fajnie się spełniają w różnego rodzaju mixmediach i takich bardziej szalonych projektach. I one się składają z różnych drobinek, różnego rodzaju i różnych kolorów. Czyli zazwyczaj w takim proszku mamy tam, tak na moje oko, 3-4 różnego rodzaju drobinki. I ta seria Aged jest taka brązowawa. Tu niby mamy różowy, ale tam właśnie się pojawiają jakieś takie brązowo-złotawe tony. Trochę bym ją porównała, no tak jak wiecie, seria Distress w Rangerze. To jest taka seria, w której są wszystkie kolory są takie lekko zgaszone i takie z jakimś tam brązowym podtonem. Tak samo tutaj ta seria jest taka właśnie z brązem. Postarzona. Aged. Druga seria to jest seria Shabby. Ja mam tutaj kolor Shabby Green. I od razu widać, że jest różnica, bo ta seria Shabby jest głównie na bazie bieli. Ja mam tylko ten jeden kolor i nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że we wszystkich, przynajmniej w tym zielonym na pewno tak jest, pojawia się też brokat. Bardzo drobniutki, zielonkawy brokat. Właściwie ta zieleń, o której tutaj jest mowa, że Shabby Green, ta zieleń to jest tylko i wyłącznie w tym brokacie. Tam są białe drobinki, wydaje mi się, że mniejsze i większe, trochę złotych drobinek i właśnie zielonkawy brokat. I oprócz tego, teraz seria właśnie, której nie znałam wcześniej, to jest Chunky Metallic. I nie wiem, czy to jest tylko ten jeden proszek, czy jest ich więcej. I tutaj mamy zdecydowanie większe, znaczy zdecydowanie, trochę większe te drobinki. I jest tutaj dużo metalicznych kolorów. Jest srebrny, jest złoty, jest miedziany, pojawia się tam też jakiś czarny. Ale wszystkie one są takie jakby metaliczne. Mogliście je zobaczyć już ostatnio w tym moim filmiku, który robiłam na Scrap 16 Challenge. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie koniecznie, bo tam wiecie, udaje, że rapuje nawet, więc warto zobaczyć. I to jest właśnie ta praca, którą tam robiłam. I tak, tutaj na brzegach ramki użyłam właśnie tego Chunky Metallic. I zobaczcie, to wygląda właśnie tak, jakby to było jakimś metalem posypane, polane. Przepraszam, pies sąsiadów szczeka w tle. Natomiast tutaj na sukience tej baletnicy jest ten Shabby Green. Czyli możecie zobaczyć, jest stopione białe, złote jakieś tam drobiny, takie większe grudki i ten zielony brokat, który się w tym wszystkim zatopił. Bardzo ciekawy efekt. Nie wiem, czy lubicie. Znaczy na pewno to nie jest efekt dla każdego. Myślę, że to już jest dla fanów jakichś takich dziwnych rzeczy. Natomiast oprócz właśnie pokrywania, bo one się będą właśnie fajnie sprawdzały przy pokrywaniu jakichś takich większych elementów. Ja tutaj akurat to zrobiłam tak, że pokryłam część tej ramki i część tej sukienki, ale można by spokojnie pokryć całą ramkę. I wiecie, ten efekt będzie taki nieoczywisty, bo to nie będzie tak, jakbyście jednym proszkiem albo jakbyście farbą pomalowali, tylko właśnie dużo się tam dzieje. Ale jest jeszcze jeden bajer, który ja bardzo lubię wykorzystywać. Mam jakąś kartkę. I słuchajcie, zrobię to sobie tak. Jest taka sztuczka, którą można wykorzystywać. Nie wiem, jaki to kolor. Wezmę ten Aged Rose, żeby Wam pokazać. Nie pokryłam jej niczym. Nie ma tutaj proszku do embossingu, znaczy nie ma tutaj tuszu do embossingu, nie ma żadnego klejącego produktu. Biorę sobie troszkę i tak troszeczkę sobie posypuję. Mogę to nawet sobie delikatnie palcem rozprowadzić. Coś takiego. No i teraz tak, jakbym sobie teraz wzięła nagrzewnicę i podmuchała na to, nie włączyłam jej jeszcze jakby co, no to oczywiście wszystko by mi odleciało. Ale jak wezmę sobie, to jest bardzo cienka kartka, więc ona mi wystarczy. Włączam sobie nagrzewnicę. Zawsze jest dobrze poczekać chwilkę, aż ona się rozgrzeje. I zaczynam sobie grzać to od spodu. Trzymam teraz tą kartkę, bo ten element, na którym mam ten proszek, jest dosyć mały. Nie chciałabym sobie tutaj po ręce grzać za bardzo, więc teraz troszeczkę więcej potrzebuję tego grzania, żeby on przez te dwie warstwy mi przeszedł. Ale nie wiem, czy to widzicie, już ten kolor się zaczyna zmieniać.
I nawet myślę, że w tym momencie, jak to już jest takie lekko rozgrzane, to nawet jak zacznę. O nie, jeszcze nie. Dobra, słuchajcie. Spróbuję jednak tak i będę uważać, żeby się nie poparzyć, bo to pójdzie troszeczkę szybciej. Zaczynam sobie grzać. No mówię, to wymaga pewnej cierpliwości, niestety. O, teraz już powinno być ok. W momencie, kiedy ten, wiecie, embossing to jest, proszki do embossingu to jest sproszkowany plastik, więc w momencie, kiedy on już troszeczkę zacznie się topić, to on już się przykleja do tej kartki. Ok, i już się nam wszystko stopiło. I teraz zobaczcie, jest taki efekt. I teraz mamy taki efekt, jakby. No jakby to były takie chlapnięcia, ale one są lekko błyszczące i są lekko takie, wiecie, wypukłe i w ogóle fajnie. Mnie się ten efekt bardzo podoba. Używałam, był taki czas w moim życiu, że w każdym skrapie, w każdej pracy były właśnie te proszki wykorzystywane. Ale okej, okay, no powiecie, fajnie, ale na mixmediowych pracach, które są, nie wiem, z HDF-u, czy na Blade Ramie, czy na pudełku, nie wykorzystamy metody z grzaniem kartki od spodu, bo no bo to tak nie zadziała, ale słuchajcie, przepraszam, ale słuchajcie, wystarczy odrobina wody. Ja tutaj dam za dużo, to jest woda, nic więcej, po prostu woda, którą zmoczyłam papier, on się bardzo brzydko zmoczył, ale nieważne. I w momencie, kiedy mam taką wodę, wezmę sobie tutaj ten Shabby Green, słuchajcie, warto pamiętać o tym, żeby je zawsze trochę pomieszać. To też może pomóc. W momencie, kiedy mamy wodę, to to nam się powinno już trzymać troszkę lepiej. A jeżeli nie, jeżeli są właśnie większe drobinki, takie jak tutaj te białe, bo one faktycznie mogą nam odlecieć, ale o. I powoli, nie spieszymy się, bo faktycznie jak zaczniecie bardzo mocno i szybko ruszać, to one mogą. No nie, ta metoda się. Nie, no okej. Okay. Część się przyczepiła. Zobaczcie, w momencie, kiedy one już zaczną się topić, to one już zostają w tym miejscu. Bardzo, bardzo ciekawy efekt. Oczywiście, no mówię, część mi odleciała, wszystko zależy. No, wiecie, to jest nawet fajniejsze, bo daje taki efekt pewnej przypadkowości. No mnie się to bardzo podoba. Nie wiem, no zostawiam to do waszej interpretacji, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Warto, myślę, spróbować. Warto spróbować, bo to jest coś bardzo nieoczywistego. A jeżeli nie woda, no bo oczywiście na wodę się będą mniejsze drobinki trzymać, a te większe nie, no to możecie spróbować na przykład z jakiegoś rodzaju medium, matowym najlepiej, bo w momencie, kiedy będziecie używać błyszczącego, no to zostanie wam błyszcząca plama na papierze. To też jest medium od Tima Holca z serii Distress. Kupiłam je, bo się pojawiło i chciałam wypróbować. Ja zazwyczaj gel medium używam w takiej bardziej gęstej formie, ale tutaj ono jest takie bardziej rzadkie. I można nim sobie właśnie spokojnie pokryć jakąś powierzchnię. I tutaj może przejdę już do następnego. Te proszki niech sobie tutaj leżą jeszcze. Mogę przejść do następnego tematu, czyli Distress Embossing Glaze. To są, słuchajcie, takie proszki, które też teraz są bardzo popularne. Mam wrażenie, że one nie tak dawno wyszły, jeżeli chodzi o Rangera. To już sobie wsypię może tutaj. Posmarowałam sobie trochę tym Collage Medium. O właśnie. I mogę sobie ten posypać. To sobie sypię z powrotem. I dobrze by było poczekać chwilkę, aż to się. Aż to żelmedium wyschnie. Ale poradzimy sobie tak czy siak. I zaczynam sobie tutaj grzać. Fajnie by było nie trzymać tego ręką, bo jak trzymam ręką, to gorące powietrze mi leci na dłonie, co nie jest za fajne. Ok. No i zobaczcie, seria Glaze.
polega na tym, że te proszki mają kolor i one są w kolorach tych samych co tusze Distress, ale po stopieniu są półprzezroczyste. Więc jeżeli macie właśnie jakieś napisy albo wzory, tak jak tutaj już ten jest ten szlaczek, to one będą nadal widoczne, tylko tyle, że pojawi się też taka warstwa koloru. I to jest to, co mówiłam, że za chwilkę o tym powiem, a propos kolorowania tych postaci, bo tutaj tego chłopca, ubranko i czapeczkę pokryłam właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, tym proszkiem. Oczywiście on troszeczkę zmienia kolor, bo był już jakiś kolor na tym ubranku. Do tego wykorzystałam, słuchajcie, taki mazak do embossingu, żeby było dość tak precyzyjnie, żeby właśnie nie pomalować mu rączek na turkusowo czy twarzy. Więc takie pisaki też się tutaj dobrze sprawdzają. No i właśnie pokryłam takim proszkiem. Oczywiście widzicie tutaj różnicę, bo te proszki glaze są błyszczące. Tutaj mój chłopiec, jak widzicie, jest matowy. Jest matowy dlatego, że go potem pokryłam przezroczystym gesso z Prime, które jest matowe, bardzo matowe. To może być też matowy lakier, albo możecie zostawić to takie błyszczące. Absolutnie nie ma problemu, wszystko zależy od tego, co chcecie. No i właśnie. Glazy wykorzystałam też do zabarwienia tych metalowych elementów i to jest właśnie ta rzecz, która mnie zachwyciła w nich najbardziej, bo na początku jak je widziałam, to sobie pomyślałam, a kolejne proszki do embossingu, już czego to ten team nie wymyśli, ale słuchajcie, jak zobaczyłam właśnie efekty z metalem, to wtedy mi się zapaliła lampka w mózgu, taka wiecie, coś ciekawego. Bo słuchajcie, ja metalowych elementów używam dużo i jeżeli tak uważnie śledzicie moje prace, to być może zauważyliście, że od jakiegoś czasu mam duże zainteresowanie właśnie metalowymi rzeczami, ale zmienianiem ich koloru, nie używaniem ich tak, że o, dodam sobie tutaj ciepnę jakiś metalowy element i koniec, tylko lubię je tak troszeczkę podbarwić jakoś tam po swojemu, żeby były takie bardziej moje. Mam na tym punkcie, słuchajcie, obsesję od dawien dawna, odkąd tylko tworzę, żeby nie wykorzystywać tylko takich gotowych elementów, nie, żeby moje prace nie polegały tylko na tym, że sklejam gotowe elementy together, że sklejam gotowe elementy razem, tylko chcę zawsze dodać tam jakąś cząstkę od siebie, żeby tam było widać, że to jest moją ręką zrobione. Jest to dla mnie ważne, dla Was nie musi być, ale może Was to też jakoś zainspiruje. No i właśnie, te metalowe elementy. Słuchajcie, ja metale, to, że w Zielonych Kotach jest mnóstwo metalowych dodatków, to zapewne wiecie, uwielbiam to, ale ja do tej pory całkowicie ignorowałam dodatki srebrne. Ignorowałam dodatki srebrne, kupowałam tylko te złote i miedziane, bo takie mi się bardziej podobają. Natomiast teraz, słuchajcie, to jest część tylko z moich ostatnich zakupów. Kupiłam właśnie dużo srebrnych dodatków, no bo one się świetnie sprawdzają właśnie z tymi glazami. Ja już Wam pokazuję, o co chodzi. O, mam tutaj jeszcze taki księżyc i słońce. Też glazami zabarwione. Sprawa jest dość prosta. Słuchajcie, mam tutaj taką ramkę. I teraz tak, o ile do glazów jak najbardziej taki tusz do embossingu w zupełności Wam wystarczy, o tyle na metalu, czy właśnie woda, tak jak pokazywałam wcześniej, o tyle na metalu koniecznie użyjcie czegoś innego. Tak jak na przykład to medium Distress, albo nie wiem co jeszcze, albo medium distress. Nie, no tak serio, klej też się nada, tylko pamiętajcie, że klej da wam błyszczące wykończenie prawdopodobnie, a to nie jest najfajniejsze, znaczy moim zdaniem przynajmniej. Ale jakie to nie musi być distress collage medium, może to być żel medium jakiekolwiek. Fajnie by było, żeby ono właśnie było dosyć takie bardziej płynne niż gęste. Nie zależy nam tutaj, żeby dodać tekstury, tylko zależy nam na tym, żeby dość szybko to wyschło. Natomiast chcemy oczywiście pokryć to takim proszkiem. I słuchajcie, dobra, pojadę z tym turkusem, bo on mi się strasznie podoba. Posypuję sobie taką ramkę, albo zrobimy ją taką dwukolorową, tak jak tamte. Co Wy na to? Więc
To sobie strzepuję tutaj ten nadmiar, odłożę to sobie na chwilkę. Te proszki są bardzo, bardzo, słuchajcie, takie drobniutkie. Bardzo mocno one są sproszkowane, takie malusieńkie są te drobinki, ale moim zdaniem to chyba właśnie jest fajnie, bo dzięki temu ten efekt będzie taki bardziej dokładny, że na pewno w każde jakieś tam zagłębienie one nam, że tak powiem, wlezą. Nie robię takiego jakoś super dokładnie, bo też się troszkę spieszę i staram się tutaj Wam pokazać wszystko, co i jak. Więc tak. No i mam teraz taką ramkę. Pamiętajcie, jeżeli pracujecie z metalem i go nagrzewacie, to ostrożność. Zdecydowanie jest wskazana ostrożność, bo metal się bardzo mocno rozgrzeje, więc nie można go dotykać tak od razu. No i teraz topimy. Z proszkami do embossingu jest tak, że jeżeli nie wiecie, że w momencie, kiedy one się topią, to zmieniają swój kolor, stają się błyszczące i potem rozpoznajecie, że to już jest, że to już. Jeżeli chodzi o takie nakładanie jak ja teraz, ja nałożyłam bardzo cieniutką warstwę tego collage medium, ale tak naprawdę dobrze by było odczekać trochę, żeby mieć pewność, że ono zaschło. Bo w momencie, kiedy ono jeszcze będzie trochę mokre, to może Wam się zacząć lekko bąbelkować, co może być efektem fajnym, a może być niefajnym. No i zobaczcie. Zobaczcie po prostu. Ja na razie będę to trzymać na tej kartce, bo tak jak mówię, ten efekt, ten metal jest bardzo gorący, ale no, czy to nie jest piękne, słuchajcie. I w tak prosty sposób można sobie wyczarować coś absolutnie cudownego. I tak naprawdę, jak będziecie mieć takie metale i będziecie mieć ileś tych proszków, no to możecie sobie tworzyć co chcecie, wyczarowywać, wiecie. Tutaj też ja podzieliłam się z Mirellą w tym wypadku, tymi proszkami. No i widzicie, dzięki temu od razu na samym starcie kupiłam sobie 4 kolory, chociaż planowałam 2, bo każda z nas wybrała po 2 kolory i mogłyśmy się podzielić. Więc no polecam bardzo tę metodę i mówię polecam, a jeszcze gorące, polecam bardzo te proszki. Bo mówię, to, że tam na papierze, no okej, można te efekty uzyskać w różny sposób. Oczywiście, metal też możecie w różny sposób barwić. I moglibyście wykorzystać, nie wiem, tusze alkoholowe na przykład, albo jakieś fluidy. Spoko. Z tymi proszkami jest jeszcze ten dodatkowy bajer, że one są błyszczące. One mają błyszczące wykończenie w momencie, kiedy się stopią, więc dają jeszcze ten taki blask, który może być fajny, a może być niefajny. No widzicie, ja chłopca zmatowiłam, ale na tych metalowych elementach mi się bardzo ten blask podoba, więc wszystko zależy, co chcecie. Ale pamiętajcie, wiecie, moglibyście to farbą akrylową pomalować, tylko że wtedy tracicie te wszystkie szczegóły. A tutaj zobaczcie, ten proszek gdzieś tam się w te zagłębienia chowa, ale też ten srebrny kolor nam przebija. No, ja jestem zachwycona, pewnie możecie to usłyszeć w moim głosie. Ja jestem absolutnie zachwycona tym efektem, więc bardzo Wam polecam. Dobra, i właśnie, pojawiło się Distress Collage Medium. Pojawiły się też pasty teksturalne Distress. Mam wrażenie, że Krakow chyba była już wcześniej, ja ją kupiłam, nawet jej jeszcze nie użyłam. Ale jest. Gdybyście chcieli, to jest. Natomiast bardzo byłam ciekawa tej, bo to jest matowa pasta teksturalna Distress. I żeby już tak trochę oszczędzić na czasie, to ja już sobie ją tutaj nałożyłam wcześniej na kawałek papieru przez maskę. Ona jest, słuchajcie, taka bardzo... Ona jest taka trochę jak, nie wiem, taka pianka jakaś. Bardzo jest leciutka. Nie jest taka, wiecie, ciężka i masywna, bardzo jest taka bardzo mięciutka, gładziutka, bardzo mi się podoba. Natomiast ona ma taką fajną właściwość, tak przynajmniej ją właśnie Tim Holtz reklamuje. Zaraz Wam pokażę, chyba. Pokażę. Mam tutaj tusz Oxide, Distress Oxide i szczoteczkę. Myślę, że szczoteczka może się przy tej technice sprawdzić trochę lepiej niż gąbeczki, bo gąbeczki mogłyby się trochę porysować, ale zobaczcie. Nakładam sobie tą szczoteczką ten tusz na kartkę i barwi mi się zarówno papier, jak i masa.
Czyli masa nie zostaje w tym momencie biała, tak jakby było w większości pewnie mas. To jest coś, co ja zawsze mówię, że trzeba sprawdzać, bo różne masy, te masy czy pasty strukturalne zachowują się w różny sposób. Ale no tą, wiem, że Tim Holtz tak reklamuje właśnie, że ona chłonie ten kolor. Tutaj dodam sobie, słuchajcie, jeszcze trochę mgiełki. To jest mgiełka taka trochę bardziej kryjąca z Glimmer Mistów, znaczy Tated Angels. Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje, słuchajcie, chyba nie. Szybko to sobie podsuszę. No i zobaczcie, normalnie pasta strukturalna prawdopodobnie zostałaby biała w większości przypadków. Natomiast tutaj ona bardzo ładnie nam chłonie ten kolor. Wiadomo, że w przypadku mgiełki to będzie trochę inne pokrycie, bo tam są jakieś, wiecie, lekkie nierówności. Ta pasta, ona nie jest taka super gładka, tylko zakładam, ja nie mam żadnej takiej pasty typu paper paste, ale zakładam, że to jest podobne wykończenie, coś takiego leciutko chropowatego. Więc mnie osobiście ten efekt z tuszem się bardziej podoba, ale jest jeszcze jedna rzecz. Można wziąć mokrą chusteczkę, słuchajcie, te moje mokre chusteczki są już mało mokre, więc ja sobie troszeczkę to dodatkowo zmoczę. I słuchajcie, w momencie, kiedy zaczniecie pocierać taką mokrą chusteczką, to też ten kolor z tej masy, pasty, troszeczkę zacznie się ścierać. Myślę, że może nie do tego stopnia, żeby go zetrzeć do białego, ale troszeczkę nam się ściera i zobaczcie, pojawia się jakiś taki efekt, który mnie się szalenie podoba, takiego właśnie postarzenia, że ten kolor nam zostaje w tych takich zakamarkach, no tak jak te wszystkie produkty do patynowania. Tutaj nam z tego granatu nawet jakiś taki lekki fiolet wychodzi. No, mnie się ten efekt podoba bardzo. Widziałam właśnie na filmikach Tima Holtza, że coś takiego się dzieje, dlatego jak tylko zobaczyłam, że ta pasta jest, to od razu ją kupiłam. No bo zobaczcie, oczywiście możecie nadal ją używać jako białą pastę. Nie ma najmniejszego problemu, no, nakładacie ją na coś i tyle. Słuchajcie, nałożę sobie taką odrobinkę palcem tylko, bo nie sprawdzałam tego jeszcze, a jestem ciekawa, co się będzie z nią działo, jak się ją nałoży na inne medium, na inne media, w tym przypadku tutaj na farbę czy coś. Więc tak szybciutko sobie nałożyłam, to nie jest zbyt równa powierzchnia, ale zobaczymy. Zakładam, że ona też będzie chłonęła jakby kolor od spodu. Czyli jeżeli ją nałożymy na jakieś medium, które nie wiem, reaguje z wodą, czyli jakąś tam wilgocią, to ona pewnie powinna też teoretycznie złapać od niego kolor. Zostawię to, słuchajcie, na chwilkę, bo teraz jak będę grzała nagrzewnicą, to się z tego zrobi jakaś taka mocno chropowata ciapa, ale zaraz do tego wrócę, bo mam do pokazania już ostatnią rzecz. I to są, słuchajcie, farby. Farby Impasto od Finn z Primy. I to jest coś, co właśnie jak zobaczyłam, zresztą sama prosiłam Mirelle, żeby mi kupiła jakieś kolory, więc cieszę się, że się pojawiły w sklepie. To są, słuchajcie, farby akrylowe, natomiast one są farbami akrylowymi typu heavy body, czyli takimi gęstymi. Farby akrylowe, pamiętajcie, mają różnego rodzaju, znaczy różne firmy mają różne farby akrylowe oczywiście, ale są generalnie farby akrylowe. Są farby typu Fluid Acrylics, czyli takie płynne i to nie tylko w Primie, tylko generalnie w różnych markach tego typu produkty się pojawiają. I są też w niektórych firmach farby typu Heavy Body i to są takie bardzo gęste farby, w przeciwieństwo fluidów. Fluidy są bardzo rzadkie i takie płynne, a Heavy Body to jest taka niemalże pasta. Widziałam, że też z tymi farbami można też, na przykład ja mam tutaj taką próbkę, można je nakładać przez maskę. Oczywiście, tak jak tutaj widać, że to mi nie wyszło jakoś super, bo nadal no to jest farba. Ale słuchajcie, mam tutaj farbę jakąś tam akrylową z Liquitexu i to jest coś, co ja jak używam
farb akrylowych dosyć dużo, bo ja też do tych, wiecie, prac z płytkami żelowymi, dużo rzeczy robię w art journalu z farbami akrylowymi właśnie. Słuchajcie, spróbuję sobie też na tej stronie, żeby już nie brudzić tamtej. I mam tutaj taką farbę akrylową. No i generalnie wszystko jest ok. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam ją jakoś tam rozcierać, to ona się robi dość mocno przezroczysta. Znaczy ciężko jest nią pokryć ciemniejsze kolory. To oczywiście też zależy od koloru, bo są kolory bardziej kryjące, mniej kryjące i tak dalej, ale generalnie im bardziej rozcieram tą farbę, tym większe mam prześwity i tak naprawdę kończy się, to jest dokładnie ten sam kolor, kończy się czymś takim, czyli po wyschnięciu ona staje się ledwo widoczna. Farby typu Heavy Body mają tę zaletę, że... Tutaj już mam jakieś farfocelki. Mają tę zaletę, słuchajcie, że one są bardzo, bardzo kryjące. Zobaczcie. Rozcieram to i rozcieram i rozcieram. Oczywiście jak będę to jakoś tam tarła w nieskończoność, no to gdzieś miejscami się jakieś prześwity pojawią. Tutaj tej farby miałam dużo więcej, dlatego byłam w stanie ją gdzieś tam rozprowadzić. Te też dużo szybciej zasychają, bo one są na tyle gęste, jest mniej tej wilgoci w farbie. No i zobaczcie. Mamy tutaj inne kolory. To też jest farba właśnie ta Fin, tylko inny kolor niż ten. To jest Dusty Rose. A to był jakiś tam pink, nie pamiętam. Więc to jest super fajne. Oczywiście i one też mają matowe wykończenie, co mi się podoba, bo ja mam kilka farb typu Heavy Body z takich firm jak Golden czy Liquitex, takich bardziej już wiecie profesjonalnych, ale one mają najczęściej błyszczące wykończenie, no bo farby akrylowe najczęściej mają błyszczące wykończenie, a te są matowe. I to jest coś, co właśnie jak usłyszałam, że one są matowe, to stwierdziłam, oho, trzeba to spróbować. I słuchajcie, dlaczego? No mnie się to bardzo podoba, to też pomaga przy kryciu i tak dalej, ale główny problem, jaki ja mam z farbami, to odkryłam przy art journalu. W momencie, kiedy robię różne rzeczy w art journalu, to musiałam właśnie bardzo zwracać uwagę na to, jak jaka jest kolejność działania, znaczy jakie kolory nakładam na jakie, bo w momencie, kiedy próbuję jakieś takie jasne kolory nakładać na ciemne, tutaj coś mam takiego, tylko to się chyba posklejało, ok. Właśnie, tutaj mam jakąś taką stronę czysto eksperymentalną i zobaczcie, jak tutaj jakiś jasny kolor nakładałam na taki ciemniejszy zielony, no to są prześwity i to jest, to już wtedy nie mam tego koloru, który chcę, tylko mam miks tych dwóch kolorów, tak? Nakładam różowy na zielony i powstaje coś tam paskudnego w środku. Natomiast w momencie, kiedy właśnie wezmę sobie taką farbę typu Heavy Body, to zobaczcie, nawet na tym ciemnym kolorze ona nadal będzie miała ten sam kolor. Tutaj już mam dużo mniej jej na palcu, ale nadal, tak? To jest ten sam kolor. Oczywiście mówię, jak z każdym produktem, jeżeli będę to do przesady rozcierać, no to zetrę i będzie ten kolor widać, ale chodzi o to, że przy takim pierwszym nałożeniu mogę sobie to pokryć i mieć takie właśnie plamy koloru. Czy Wam się to do czegoś przyda? Nie wiem. Czy mi się to do czegoś przyda? Na pewno, dlatego właśnie je kupiłam. Więc słuchajcie, o i zobaczcie, tutaj już możecie zobaczyć, że te... Ta pasta już tutaj zastygła. Tutaj mam dużo grubszą warstwę, więc ten niebieski nie prześwituje tak bardzo. Tutaj ten taki granatowo-fioletowy prześwituje. Też nie jest to takie krycie super, no ale widać, że ta pasta ciągnie jakby ten kolor, wciąga go troszeczkę. I słuchajcie, to jest chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mam nadzieję, że rozwiałam jakieś wątpliwości dotyczące tych produktów albo czymś Was zainteresowałam. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno te embossing glaze od Rangera absolutnie. Podejrzewam, że skończy się tak, że będę chciała kupić wszystkie kolory, bo bardzo, bardzo mi się ten efekt podoba. Farby też bardzo super. Te proszki, mówię, jeżeli nigdy ich nie używaliście, spróbujcie. Weźcie sobie jeden kolor, spróbujcie. Nowości od Tima Holca, wiadomo. Znaczy, słuchajcie, z nowościami od Tima Holca jest tak. Kto lubi, ten na pewno doceni. Kto nie lubi, nie ma sensu. Słuchajcie, nigdy nie rzucajcie się na rzeczy, które Wam się nie podobają, tylko dlatego, że są modne.
Absolutnie nie ma to sensu. Możecie zaoszczędzić te pieniądze i wydać na coś innego. Jeżeli wasz klimat to słodkie, dzieciowe rzeczy, to prawdopodobnie Tim Holtz absolutnie nie jest dla was żadnego rodzaju guru i nie czujcie się z tego powodu źle. Natomiast tak, no jeżeli jesteście fanami takich rzeczy bardziej mediowych, tak jak ja, to myślę, że te nowości bardzo wam przypadną do gustu. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Dajcie znać, jeżeli pojawi się coś nowego w Zielonych Kotach, o czym chcielibyście filmik, to koniecznie też dajcie znać. Da się to zrobić na pewno. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pa, pa!